żony. Spójrzmy. Nienaturalny przyrost tkanki mięśniowej. Co to było? Gdybym nie był naukowcem i nie miał pewności, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to zmutowane psy. Obawiam się, że to jednak możliwe. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Lambert. Eskal. Wesemir. Miałem ich zostawić? Ratować nieużywane filtry i retorty? Zabicie przerazy zajęło dużo czasu. Za dużo, by powstrzymać salamandrę przed wyniesieniem sprzętu alchemicznego. Gra się rozkręca. Rozpoczęli eksperymenty. Zmutowane psy to dopiero początek. Gdybym poszedł za Triss, sprawy potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Nie, z perspektywy czasu widzę, że wolałbym inny rozwój wydarzeń. Nic straconego. Następnym razem przemyśl to dobrze. Niezależnie od wszystkiego jestem ci wdzięczny za uratowanie życia. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. No... Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, oto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gulę. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żem ją kochał, bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie. Nie! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź! Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj!